Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Matty Cash. Matty Cash już wkrótce będzie mógł zagrać w reprezentacji Polski. Prawdopodobnie będzie mógł zagrać w meczach tutaj listopadowych. Wszystko jest na ostatniej prostej. Nawet Cezary Kulesza, prezes PZPN-u w tej sprawie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. No więc wszystko praktycznie dopięte jest na ostatni guzik. Więcej na temat praktycznie całej tej sprawy, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij krzyw dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Matty Cash prawdopodobnie zagra już w meczach listopadowych. To jest prawdopodobieństwo na 90%. Wcześniej był przymierzany, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Paulo Sousa był pytany na temat Mattiego Casha. Powiedział, że jeżeli nie jest piłkarzem reprezentacji Polski, to nie ma tematu. Jak będzie piłkarzem, znaczy będzie miał obywatelstwo polskie, to będzie ten temat. No i teraz rewelacyjne informacje pojawiły się. Po pierwsze, wniosek Mattiego Casha o to, żeby został, no, otrzymał praktycznie obywatelstwo polskie, był na biurku u wojewody mazowieckiego. Teraz Cezary Kulesza spotkał się osobiście w tej sprawie z Andrzejem Dudą, więc wydaje się, że to jest kwestia praktycznie przyspieszenia tej procedury, no bo na końcu to musi podpisać wszystko prezydent Andrzej Duda. No i pewnie za kilka dni będzie można ogłosić informację, że Matty Cash tak zagra w reprezentacji Polski. No a przed nami dwa mecze, jeśli chodzi o mecze listopadowe. To jest mecz z Andorą, a także mecz Polska kontra Węgry. Pierwszy mecz 12 listopada, a następny mecz 15 listopada. Więc tutaj na pewno Matty Cash mógłby zostać sprawdzony w tych meczach. Na pewno by się przydał. Ja w ogóle sylwetkę tego zawodnika tak przedstawiałem, czy on jest potrzebny, jeśli chodzi o reprezentację, czy też nie. Znaczy, ja powiem w ten sposób, na zawodnik, który dzisiaj gra, na tej pozycji, na której gra Matty Cash, Aston Villa, tak? Niewątpliwie reprezentacja Polski no nie może sobie pozwolić, żeby stracić takiego zawodnika z orbity zainteresowań. Inna sprawa, czy rzeczywiście Paulo Sousa będzie miał pomysł na tego zawodnika w kontekście gry, czy też nie, to już jest po prostu inna zupełnie sprawa. Natomiast no wszystko wskazuje, że Matty Cash będzie tutaj zawodnikiem reprezentacji Polski już za kilka dni. Widzimy tutaj te spotkania, tak, jeśli chodzi o reprezentację Polski, też jak one zakończyły się, tutaj Polska kontra Albania, Polska kontra Anglia, więc niewątpliwie te wsparcie tutaj jest niezbędne, jest ono po prostu niezbędne. I teraz tak, no oczywiście Paulo Sousa poleciał do Wielkiej Brytanii, poleciał na mecz tutaj do Londynu Mattiego Casha, kiedy nagrywam dokładnie z piątek, będzie obserwował zawodnika jutro, czyli w sobotę ma spotkać się z Mattym Cashem rano, po prostu porozmawiać, czyli no wszystko pewnie już, no Paulo Sousa pewnie zachowuje się w ten sposób, jakby Matty Cash dostał powołanie do reprezentacji i tak dalej, bo Paulo Sousa pewnie pozostawia te kwestie praktycznie urzędnicze, jakby tutaj w Polsce PZPN-owi i tak dalej, czy tak kwestie też politykom, żeby podpisali to, wydali taką decyzję. Wiadomo, w przeszłości też było tak, że w przypadku piłkarzy była przyspieszona ta procedura. Natomiast no, ważne jest to, że Matty Cash mógłby zostać sprawdzony te mecze listopadowe, czyli Polska kontra Andora, czy Polska kontra Węgry. To byłoby niezwykle ważne, te dwa praktycznie spotkania, żeby sprawdzić tutaj właśnie zawodnika Aston Villa, czy się sprawdzi właśnie w tych meczach. Ja powiem w ten sposób, no ja bym Mattiego Casha i wystawił na przykład z Andorą i też z Węgrami, tak? Nie uważam, żeby tutaj po prostu był jakiś problem, nawet jeżeli by popełniał błędy. Natomiast na pewno bym wystawił go na Andorę Mattiego Casha, sprawdzić jaką gra, może pełne 90 minut z Andorą, a na przykład tutaj na Węgry już nie, tylko jakąś minutówkę mu dać, żeby sprawdzić. Oczywiście, no nie możemy zapominać, że są też inni zawodnicy w reprezentacji polskiej. Natomiast rzeczywiście można sprawdzić tego zawodnika. No inna kwestia, tak, no Aston Villa, pozycja, umiejętności, ale przełożenie tego praktycznie, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to też jest kluczowa sprawa, tak, jak on po prostu się przełoży, jego praktycznie tutaj ta dyspozycja na grę w reprezentacji Polski, to jest praktycznie kluczowa sprawa.
No bo były też takie informacje, a Matty Cash po prostu może tutaj ta procedura powinna trwać tyle co innych osób. No rzeczywiście. Natomiast Matty Cash chyba po prostu już parę miesięcy temu wniósł wniosek o to obywatelstwo polskie. Natomiast jeżeli Paulo Sousa nie sprawdziłby go teraz w tych meczach listopadowych, no to jest problem, bo dopiero mógłby go sprawdzić w tych meczach w przyszłym roku, tak, marcowych, a to już wydaje się, że jest za późno, żeby go sprawdzać w tych meczach, jeżeli już to po prostu na przetarcie sprawdzić go teraz. No pewnie porozmawia, też powiem mu, jaki ma pomysł, jeśli chodzi o grę w reprezentacji Polski. No i tutaj Matty Cash będzie zawodnikiem reprezentacji Polski. No wszystko na to wskazuje, tak, no, na 90%, że właśnie Matty Cash będzie tutaj zawodnikiem reprezentacji Polski. No ale to zobaczymy jeszcze wszystko w praktyce, jak to będzie wyglądała cała ta sytuacja. No niewątpliwie spore zaskoczenie, bo mówiło się o tym, tak, że Matty Cash może trafić do reprezentacji. Natomiast wydaje mi się, że teraz tak, jeżeli Paulo Sousa jechał oglądać go na żywo, tak, i rozmawiać, no to nie jedzie oglądać zawodnika, który może zagrać w reprezentacji, tak, bo Paulo Sousa też nie ma czasu z gumy, tylko ma mnóstwo zawodników, jeśli chodzi o reprezentację, których może obejrzeć na żywo. To jest pierwsza sprawa, czyli tu musi już praktycznie być pewna sprawa. No i druga sprawa, druga kwestia, Cezary Kulesza, który spotyka się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą, tak? No to więc to jest oczywista sprawa, że tutaj jest coś ważnego, co praktycznie prezydent Andrzej Duda musi to podpisać i przyspieszyć praktycznie tą procedurę. Także no jestem ciekaw, tylko też nie róbmy takiego hura optymizmu, że Matty Cash przyjdzie do reprezentacji Polski, on zbawi reprezentację, to zobaczymy, tak? Natomiast rzeczywiście ma przyjść do tej reprezentacji Polski, jak będzie wyglądała jego gra, czy się sprawdzi tej reprezentacji, to zobaczymy. Tylko z drugiej strony tak, to są duże oczekiwania, bo on przyjdzie z Aston Villa, to są duże oczekiwania względem niego, tak? Jeśli chodzi o reprezentację. Z drugiej strony, jak przyjdzie do tej reprezentacji, czy kibice dadzą mu czas na popełnienie błędów, wpadek i tak dalej. To też jest kluczowa sprawa, tak? Bo na przykład ja pamiętam tę sytuację z Zane, tak? Który przyszedł do Bayernu Monachium za duże pieniądze i oczekiwania i tak dalej. On bardzo słabo grał, kiepsko na początku, przez dłuższy czas. Cały czas klub po prostu pokładał w nim nadzieję. No teraz w ostatnich czasach rzeczywiście Zane bardzo dobrze się prezentuje. Natomiast czy tak będzie właśnie z Mattym Cashem, kiedy on odpali, tak? Bo my już mamy takie podejście, że jak on przyjdzie na reprezentację, to już będzie dobrze grał. Kiedy on praktycznie odpali, jeśli chodzi o tą reprezentację, zobaczymy. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, no i piszcie w komentarzach właśnie, czy Matty Cash zagrzeje na dłużej po prostu miejsce w reprezentacji, a może wskoczy do tej reprezentacji, kompletnie się nie sprawdzi i już nie będzie w tej reprezentacji. Zobaczymy, a może będzie zawodnikiem na wiele lat. To się okaże. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.